Pan Jezus niech będzie pochwalony. Kochani, idziemy dalej w naszych duchowych rekolekcjach, możemy tak powiedzieć. Dzisiaj pytanie Filipa. Panie, pokaż nam Ojca. Musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Filip to jest imię greckie i na pewno ma myślenie Greka. Dlaczego? Dlatego, że żaden Żyd by w ten sposób nie zapytał. My musimy przywołać dwa inne fragmenty, w których ze Starego Testamentu, które nam pokazują, dlaczego żaden Izraelita by w ten sposób nie odniósł się do Boga. Najpierw trzeba by zobaczyć Mojżesza, który prosi, chce zobaczyć oblicze Boga. I Bóg mówi, że nikt na ziemi nie zobaczy, bo jeżeli ktoś zobaczy, to umrze. I potem jest drugi moment, kiedy dokładnie Izajasz widzi Boga i jest przerażony i mówi: biada mi, że zobaczyłem Boga. Czyli jest przerażony tym, że zobaczył Boga. I dzisiaj musimy podziękować tak naprawdę Filipowi za to pytanie. Dlaczego? Odpowiedź Jezusa jest bardzo jasna. Kto zobaczył mnie, zobaczył Ojca. Jezus przyniósł wypełnienie Starego Testamentu. W Jezusie możemy zobaczyć twarz Boga, w Jezusie możemy zobaczyć twarz Ojca. To jest dla nas bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że my bardzo często w naszym życiu duchowym widzimy bardzo zdeformowany twarz Ojca. Boga, który jest odległy, Boga, który się nami nie interesuje, Boga, który jest zimny, Boga, który jest bez uczuć, Boga, który jest daleko. I zobaczcie, musimy być bardzo ostrożni, znaczy musimy się wpatrywać w Jezusa, żeby zobaczyć, zrozumieć, kim jest Bóg. Oto dlaczego tak ważne jest widzieć Jezusa. Gdzie Go możemy zobaczyć? Jezusa możemy zobaczyć naprawdę wszędzie, ale w sposób szczególny, w Eucharystii. Kiedy idziemy na adorację, widzimy Jezusa. Kiedy idziemy, nie wiem, kiedy spotykamy się z braćmi, siostrami, Jezus się objawia właśnie w tej wspólnocie. Kochani, to jest bardzo ważne, żeby widzieć prawdziwy obraz, który przynosi Jezus. Jaki jest ten obraz? To jest obraz, który pokazuje Boga, który jest niezwykle nam bliski, który jest Bogiem czułym. Odkryć oblicze Boga, które przynosi nam Jezus, to jest niesamowicie wielka radość. Ponieważ, zobaczcie, Jezus nam pokazuje, na czym polega wszechmoc Boga. Jasne, z jednej strony ucisza wiatr, uzdrawia chorych, nie wiem, wskrzesza umarłych, ale z drugiej strony pokazuje, że prawdziwa wielkość Boga polega na tym, że pozwala się Bóg przybić do krzyża. I to jest niesamowicie, że ta Jego prawdziwa wielkość wtedy się objawia, kiedy triumfuje Jego miłość. To nie jest Bóg nieczuły. Zobaczcie, że to jest Bóg, który, Słowo staje się ciałem, to jest Bóg, który wchodzi w nasze ciało, w każde jedno ludzkie doświadczenie. To jest Bóg, który płacze z człowiekiem. Przynajmniej dwa razy wiemy z Ewangelii, że Jezus płakał. Najpierw, kiedy się zbliżył do Jerozolimy, kiedy zobaczył Jerozolimę, jej zepsucie, grzech, Jezus zapłakał. Potem zapłakał, kiedy dowiedział się, że Jego przyjaciel Łazarz umarł. Po co? Po to, żeby pokazać, że Jezus wie, co mamy w sercu. Jeżeli dzisiaj przeżywasz samotność, jeżeli dzisiaj, nie wiem, ktoś cię zostawił, jeżeli ktoś cię zranił dzisiaj, jeżeli dzisiaj czujesz się bezwartościowy, bezwartościowa, to Jezus się taki czuł. Jezus się czuł samotny. Po co to zrobił? Po co chciał się czuć samotny? Żeby dzisiaj powiedzieć ci: oto jestem przy tobie. Zobacz, jestem tobie tak bliski. To jest Bóg, który z nami płacze. To jest Bóg, który respektuje naszą wolność, ale z drugiej strony nad nami płacze. To jest Bóg, który jest niezwykle bliski i chce być bliski, ale żebyśmy my mogli takiego Boga widzieć w naszym życiu, to musimy wpatrywać się w Pana Jezusa, czego z całego serca Wam życzę, byście swoje oczy mieli zawsze utkwione w Panu Jezusie. Niech Pan Jezus Wam z całego serca błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobrego dnia.